Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu, na kolejnym Della Talksie. Tym razem mamy przyjemność gościć naszego współpracownika i eksperta od Digital Humanities Delabu, Piotra Bańskiego, doktora Piotra Bańskiego z Instytutu für Deutsche Sprache w Mannheim i współpracownika afiliowanego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa widzieć tak licznie zgromadzonych. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o technologiach cyfrowych w odniesieniu do nauczania języków, a konkretnie będę mówił o korpusie egzaminów z języków obcych. To jest nazwa robocza. Nazwaliśmy go KOUW. Miał też inną nazwę, ale o tej innej nazwie wspomnę w dziale historycznym mojej prezentacji. A będę mówił właśnie troszeczkę o historii, troszkę o teraźniejszości. Być może skorzystam z pomocy wtedy. I parę słów powiem też o przyszłości projektu, o możliwej przyszłości projektu. Opowiem też troszeczkę o strukturze korpusu, raczej skupiając się na strukturze logicznej. Postaram się przepleść tę opowieść strukturalną opowieścią o możliwych korzyściach, które projekt może przynieść, i możliwych kierunkach badań. A potem wspomnę o znowu możliwych rozwiązaniach instytucjonalnych, dlatego że sprawa jeszcze jest w trakcie in statu nascendi. Jeszcze wczoraj mieliśmy gorącą rozmowę na ten temat. Gorącą, bo dobrze nam się współpracuje, a nie dlatego, że była jakaś niemiła. Zacznę od historii. Jest to historia zarówno krótka, jak i długa. Historia KEO jest w miarę krótka, historia FLECA, to jest angielska nazwa, jest nieco dłuższa. Pomysł przyszedł od profesora Romualda Gozdawa-Gołębiowskiego, ówczesnego przewodniczącego Rady Koordynacyjnej do spraw certyfikacji biegłości językowej, a także mojego promotora mojej pracy magisterskiej i przyjaciela. Ja od siebie dałem dopracowanie pomysłu od strony architektury korpusu. Stworzyłem test suite, taki malutki zestaw testowy. I napisaliśmy wspólnie artykuł, który zaprezentowałem na konferencji ELREC w 2010 roku, także to jest ta długa historia. Artykuł spotkał się z bardzo miłym przyjęciem. Później nastąpiły starania o pieniądze i brak sukcesu. Trochę ciszy, bo wyjechałem w międzyczasie do Niemiec i zacząłem pracę w Instytucie Języka Niemieckiego i zająłem się innymi projektami. W 2014 roku decyzją Rady Koordynacyjnej KEO otrzymał pierwszą transzę danych, a do projektu dołączył Marcin Opacki, tutaj obecny, wspomagający mnie chwilowo duchem, ale może i słowem w pewnym momencie. Zobaczymy. Teraz parę słów o strukturze korpusu i zaletach tej struktury. Będzie mowa o strukturze logicznej, takiej powiedzmy na najwyższym poziomie abstrakcji, a potem wspomnę o implementacji technicznej tak wysokiego poziomu, dlatego że nie chcę wchodzić w technikalia, jakieś konkretne formaty i jakieś nawiasy kątowe i tak dalej. I też wspomnę troszeczkę o zaletach tej implementacji. Skąd się wzięło KEO? KEO wzięło się stąd, że od pewnego czasu, dat nie pamiętam wcale, ale jakoś tak od połowy pierwszej dekady bieżącego wieku, organizowane są na Uniwersytecie egzaminy certyfikacyjne certyfikujące biegłość językową na poziomie zdefiniowanym przez SEFR, czyli na tym popularnym poziomie, który dzieli się tam A1, A2 i tak dalej, do C. Różnie jest z implementacją tego na filologiach UW, ale z tego co wiem, to zakres się rozszerza. Jest sporo języków już objętych tym systemem. Istnieje komisja koordynacyjna, która właśnie koordynuje nadawanie certyfikatów biegłości językowej na poszczególnych etapach. I ta komisja odgrywa dosyć dużą i pozytywną rolę w historii projektu. A co do struktury? Założenie jest takie, że
Do egzaminu podchodzą rodzimi użytkownicy języka polskiego i oceniana jest ich zdolność językowa po przebyciu kolejnych etapów edukacji. To daje nam podział na język źródłowy, który bardzo często określa się jako L1, czyli Language 1, Source Language, język źródłowy właśnie. No i przeróżne języki docelowe, a zwykle określa się jako L2, tak wspólnie, no, język docelowy. To są dwie skrajności, znaczy dążymy od punktu wyjścia do celu, do L2. Oczywiście jesteśmy gdzieś tam po drodze, w zależności od poziomu biegłości. I to można nazwać interjęzykiem. Ja od razu się zastrzegam, że z terminologią polską mam pewne problemy i to jest przypadłość, typowa przypadłość anglistów chyba, albo może filologów, której się wstydzę. Ale mam nadzieję, że termin interjęzyk jest całkiem dobry do tego. Być może jest wręcz standardowy. Student, rodzimy użytkownik języka polskiego, porusza się po tej strzałce, którą Państwo widzą, do L2 i gdzieś go tam łapiemy pomiędzy polskim i angielskim. I na tym poziomie, na tych poziomach certyfikujemy. I te poziomy możemy także opisywać. Zaraz będę o tym mówił. Tak, tutaj słowami ująłem to, co pokazuje na diagramie. Warto może przytoczyć dosyć znany korpus ICL, kojarzony z Louvain i z panią profesor Granger od lat wielu. Z tym, że ten korpus skupia się na interjęzyku rozpatrywanym od strony języka angielskiego. To znaczy, gdybyśmy spojrzeli na ten diagram, to strzałki są tam odwrócone. No i oczywiście dwa języki są zamienione. To znaczy, strzałki skupiają się jak gdyby na języku angielskim, to jest L2. Różne są języki źródłowe. I tam bada się, jeszcze raz przypomnę, interjęzyk właśnie z punktu widzenia języka docelowego, którym jest język angielski. Natomiast w KEO ta cecha, która go wyróżnia dość pozytywnie, ponieważ otwiera pole do przeróżnych badań, o których będę wspominał, to jest jego wyjście od języka polskiego i nakierowanie na przeróżne języki. Przypomnę, że dosyć istotnym, jeszcze wrócę do tego diagramu, przypomnę, że dosyć istotną rzeczą jest ten podział SEFR na poszczególne poziomy, bo to nam daje jakiś tam wyznacznik poziomu biegłości, jakiś tam wspólny mianownik, przy którym, wedle którego możemy rozpatrywać biegłość osób nabywających język angielski, niemiecki, rosyjski i tak dalej. Powiem parę słów o zaletach struktury logicznej korpusu. Będę mówił o otwierających się możliwościach badań ogólnie opisywanych jako kontrastywne. Podzielę je na podgrupy. Będę mówił o badaniach, które można nazwać poprzecznymi i badaniach, które można nazwać wzdłużnymi lub podłużnymi. W opisie wykładu napisałem longitudinalne. Okazuje się, że ten termin też się stosuje na szczęście, także nie był to taki wielki błąd. Powiem też o pewnej wadzie, czy też może raczej ograniczeniu, które będziemy widzieć przy większości badań wzdłużnych. Ograniczenie polega na tym, że prace składające się na korpus są anonimizowane. Jeszcze raz wracam do struktury. Powiedziałem o tym, skąd się korpus wziął. To jeszcze powtórzę, bo to jest ważne dla tej anonimizacji. Stąd anonimizacja, dlatego że no może niekoniecznie chcemy pokazywać, że dany student napisał w danym roku takie słowo z takim to a takim błędem. Chociaż oczywiście po 5 latach czy 10 już nie będzie się raczej czego wstydzić. Można się będzie wręcz pochwalić rozwojem swoim, no ale mimo wszystko założenie jest takie, że prace będą anonimizowane i w związku z tym, jak będę mówił o tych badaniach longitudinalnych, to właśnie wspomnę o tym, że to są pseudo-longitudinalne, czyli będą to badania populacji, a nie jednostek. I teraz powiem o tym, jak struktura korpusu warunkuje możliwe kierunki badań. Opowiem o trzech rodzajach badań z kategorii ogólnie nazwanej kontrastywnymi. Pierwszy rodzaj możliwych badań to analiza błędów językowych z punktu widzenia języka docelowego. Czyli tutaj zakropkowałem
to przejście od interjęzyka dowolnego poziomu do języka docelowego. Możemy patrzeć z punktu widzenia na przykład w tym wypadku angielskiego i badać, na ile dany interjęzyk odstaje od normy. Tutaj samo pojęcie normy jest ciekawe, bo od lat i występują i chyba zawsze będą występowały trudności ze zdefiniowaniem normy językowej. I to też jest jakieś pole do badań dla tego korpusu, czy też raczej dla projektów, które z tego korpusu będą wyrastały. O tym też postaram się wspomnieć. Dobrze, tu mam analizę błędów i na wszelki wypadek przytaczam angielski termin. Druga możliwość badań to jest analiza transferu, czyli przekładania struktur języka rodzimego na język, którym się w danym momencie mówi, czyli na ten interjęzyk. Wpływ na przykład składni polskiej na to, jakim angielskim mówimy na danym etapie. Można sprawdzać, jak skutecznie nawyki z języka rodzimego są wyeliminowane. Można też sprawdzać, co nas całkiem interesuje, jak nieskutecznie te nawyki są eliminowane, dlatego że to nam otwiera pole do opracowań dydaktycznych, do zwrócenia uwagi na te cechy interjęzyka, które są zdecydowanie niepożądane, które w pierwszej kolejności, powiedzmy, należy eliminować. To oczywiście odnosi się także do fonetyki, ale o fonetyce, fonetyka to no, na razie pieśń przyszłości. Jest, tak pisaliśmy właśnie z profesorem Gozawa Gołębiowskim w 2010 roku, że jednym z pól badań jest analiza kontrastywna. Tutaj zaznaczyłem te dwa bieguny, L1 i L2. Oczywiście one nie mogą być polem badania dla większości projektów opartych na KEO, właśnie dlatego, że odnoszą się do ekstremów, a KEO zawiera język pośredni. Natomiast rezultaty badań analizy kontrastywnej, tak pojętej, jak najbardziej będą rzutowały na pomiar różnic pomiędzy językiem wyjściowym i interjęzykiem i także na pomiar różnic pomiędzy językiem docelowym i interjęzykiem. Kolejna możliwość badań, znaczy to jest jedna z wielu rzeczy, która nas ekscytuje w tym korpusie, to są badania poprzeczne poprzez interjęzyki. Czyli tutaj można na przykład zwrócić uwagę na to, jakie cechy języka rodzimego obecne są w interjęzykach, poszczególnych interjęzykach, czyli tych, które wytwarzane są, wykształcone są po drodze do przeróżnych języków docelowych. Otwiera się takie pole do badań, że to coś, co niby wiemy z badań kontrastywnych pojedynczych języków, że jakieś tam struktury języka rodzimego są bardzo trwałe i trudno wyeliminować je. Ale to są zwykle badania prowadzone z punktu widzenia właśnie tego języka docelowego. Teraz mamy możliwość generalizacji tych badań i zbadania, czy jest coś, co jest wspólnego dla osób, które są na poziomie, powiedzmy, B1, certyfikowane na daną ocenę, z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego itd., itd. Czy tam są jakieś wspólne cechy, czy te wspólne cechy w jakiś taki symetryczny sposób są eliminowane z poszczególnymi etapami biegłości, czy nie. I tutaj również otwiera się pole do ulepszenia narzędzi dydaktycznych językowych. Standardowo, gdy mówi się o języku polskim, mówi się, że charakteryzuje się on luźnym porządkiem wyrazów. Że jeżeli mamy zdanie takie niemalże z podręcznika, tramwaj wyprzedził autobus, to nie wiemy tak naprawdę, co wyprzedziło co. Że potrzebna jest nam do tego struktura, większa struktura dyskursu, przydaje się też nacisk kładziony w wypowiedzi, ale tak po prostu, jeżeli zobaczymy napis tramwaj wyprzedził autobus, to nie wiemy. I to można zgeneralizować. Znaczy po prostu mamy wszyscy, myślę, świadomość tego, że język polski ma luźny porządek wyrazu. Czegoś takiego bez dużej pomocy ze strony intonacji nie da się zrobić na przykład w języku angielskim. Znaczy tam struktura taka neutralna zdania jest podmiot, czasownik,
dopełnienie. Czyli w momencie, kiedy, to trochę naciągany przykład będzie, ale powiedzmy, że jakiś tam student powiedziałby, odpowiednik tego polskiego zdania, tramwaj wyprzedził autobus, the bus has overtaken, albo jakoś tak, trudno to wymyślić, no to wiemy, że źródło tego błędu zapewne leży w luźnym porządku wyrazów języka polskiego. I to chcemy wyeliminować. Jest to błąd rażący przy nabywaniu języka angielskiego, ale nie będzie błędem rażącym przy nabywaniu języków, które nie charakteryzują się tym takim sztywnym porządkiem wyrazów. To jest pierwszy możliwy przykład. Drugi przykład byłby fonetyczny. W języku polskim jest taka bardzo silna reguła ubezwięcznienia pewnej klasy spółgłosek przed pauzą, przed granicą wyrazu. Przed pauzą, powiedzmy. I to sprawia, że przy nabywaniu języka angielskiego jest to bardzo wyraźna cecha akcentu polskiego, to ubezwięcznienie obstruentów na końcu wypowiedzi. Czyli trudność w powiedzeniu, a raczej mówieniu zamiast Bob, mówieniu Bob. Czyli to jest ten przykład transferu, chociaż oczywiście ten transfer fonetyczny w odniesieniu do Kejo obecnego, no ma się tak lekko nijak, czy może jest to pieśń przyszłości, ale jest to chyba dobry przykład, dlatego że z kolei w niemieckim już to nie będzie takie rażące. Jest to wręcz jedną z cech języka niemieckiego. On ma troszeczkę inne reguły ubezwięczniania, ale są w miarę podobne i w miarę podobne rezultaty dają w języku angielskim. Właśnie, to co pan Opacki powiedział, nazwę to tak do mikrofonu, strict adjacency principle, czyli zasada bezpośredniego następowania dopełnienia po czasowniku. Dopełnienia, jak się mówi, direct, bliższego po czasowniku. W języku angielskim jest to bardzo silna zasada. Znajdą się wyjątki, jakoś warunkowane prozodycznie, ale w takim ogólnym przypadku jest to bardzo silna zasada. Natomiast w języku polskim bez problemu. Zjadłem szybko kolację. I też wyraźny w języku angielskim, niekoniecznie rzucający się w oczy w innym języku. Tutaj przechodzę do badań wzdłużnych populacji i tak jak siedzimy w naszym gronie, to wiedzą Państwo, że tak spojrzałem na ten swój rysunek, tak pomyślałem, że napomknę o tym, że w nauce dużą rolę odgrywa znalezienie sobie jakiejś niszy, w której można prowadzić badania. I ja dzisiaj, tworząc te slajdy, stwierdziłem, że moją niszą może być rysowanie elips na slajdach. Więc tutaj kolejna elipsa zaznacza nam teren badań wzdłużnych, czyli badań od języka źródłowego poprzez interjęzyk do języka docelowego i zaznacza ten kierunek nam jednocześnie możliwości powiązania Kejo z innymi korpusami już istniejącymi, korpusami dydaktycznymi na poziomie licealnym. Bo tego już jakby Kejo z definicji nie obejmie, ponieważ jest to korpus uniwersytecki, ale przy odpowiednio dopracowanych strukturach danych można pomyśleć o stworzeniu albo o umożliwieniu spojrzenia na ścieżkę rozwoju mającą swoje korzenie o wiele dalej niż na pierwszym roku studiów. Czyli już nawet na poziomie szkoły podstawowej, jakby się udało. Będę o tym jeszcze wspominał przy technikaliach. I tak jak jeszcze tutaj przypomnę, że niejako z natury rzeczy i z natury systemu prawnego jesteśmy zobowiązani, chyba że studenci nam pozwolą inaczej, do zachowania pełnej anonimizacji. Czyli nie możemy niestety badać rozwoju takiego jednostkowego. Co byłoby bardzo ciekawe, bo wtedy można by spojrzeć na
kontekst, w jakim dana osoba nabywała język. Chciałem powiedzieć też parę słów o implementacji technicznej na wysokim poziomie. Także tak jak powiedziałem, nie będę nic mówił o żadnym XML-u ani niczym takim, tylko powiem, jak chcemy patrzeć na strukturę KEO i jak już KEO powoli zaczyna istnieć. W grubszą ramkę wziąłem tekst transkrybowany przez walecznych pracowników projektu, czy też osoby dobrej woli, które wspomagają nas w tworzeniu KEO. Wrócę może do tego przy dziale w momencie, kiedy będę mówił o przyszłości projektu, ponieważ dobrze by było, zawsze jest dobrze pracę wynagrodzić, a nie czymś więcej niż dziękuję, a i satysfakcją. Teksty żmudnie wklepywane są przez naszych dzielnych współpracowników, głównie rekrutujących, głównie rekrutujących się z Instytutu Anglistyki obecnie, choć nie tylko, bo jest już jakiś podzbiór KEO rosyjski z tego sobie. I teraz tak, mamy sobie ten tekst, on jest bardzo delikatnie znakowany, to znaczy mamy w nim podział na zdania, mamy wyróżnione słowa, których nie dało się odczytać, z jakąś tam możliwą interpretacją, ale to jest jakby robione w taki sposób, żeby nie zakłócić, żeby ten wtręt niekoniecznie zakłócił ciąg wyrazów w zdaniach. Mamy też jakieś specjalne symbole wyróżnione, bo trzeba je zignorować, ale są w egzaminach, więc trzeba je jakoś tam zaznaczyć w tej transkrypcji. To są na przykład symbole stawiane przez studentów, gdy zliczają sobie liczbę wyrazów, bo muszą się zmieścić na przykład w 400. I to się nam zawiera w tych tekstach. A teksty są oceniane według wytycznych przez egzaminatorów. I następny trik, następne możliwe pole badań w przyszłości polega na tym, że te oceny także można przetranskrybować i zaznaczyć w korpusie jako w taki bardzo prosty sposób. Zaznaczając na przykład zaznaczając ciąg wyrazów, który został zauważony przez egzaminatora i podając klasyfikację błędów wyróżnionych przez danego egzaminatora. Egzaminatorów jest więcej niż jeden. I tu się nam otwiera kolejne pole badań, to znaczy badanie zgodności oceniania. Zaznaczę od razu, że egzaminatorzy też są anonimowi. To znaczy mają swoje przypisane symbole, ale to nie ma być narzędzie do wskazania na jakąś osobę i powiedzenie, że ten pan to może nie powinien sprawdzać egzaminów. Może i fajnie by było, ale jesteśmy realistami, także wolimy to zrobić anonimowo i koncentrować się na możliwych rozbieżnościach w ocenach, na możliwych błędach w ocenach. I dlatego dodałem, jak patrzymy w pionie, jesteśmy, strzałka jest na tekście teraz, i teraz ciach, na znakowaniu błędów. To jest to miejsce, w którym kodowane są błędy zauważone przez egzaminatorów. Te błędy też można znakować. Znaczy powiedzieć, że ten egzaminator to może nie za bardzo. Ten anonimowy egzaminator. Że tego należy zignorować. Albo że jakoś bardzo regularnie odstaje. No i pytanie dlaczego. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy w poziomie, to widzimy, że pojawia się nam opis gramatyczny w całej strukturze technicznej. To jest opis, który może być i powinien właściwie przy ogromie danych, jaki nas czeka, być wykonany automatycznie. Tutaj do tego celu używamy tak zwanych taggerów, które zaznaczają najprawdopodobniejsze na przykład części mowy, najprawdopodobniejsze formy podstawowe. To w zależności od narzędzia, to narzędzie będzie nam mówiło, z jaką pewnością określa to, co odgadło.
albo będzie nam podawało cały zakres możliwych opisów gramatycznych. Cała heca polega na tym, że przy takiej strukturze, o jakiej my myślimy, będzie można używać więcej niż jednego opisu. Także przy badaniach na przykład poprzecznych, tych badaniach poszczególnych interjęzyków, będzie można skupić się na takich narzędziach, które dadzą nam największe prawdopodobieństwo oceny jednakowej, czy równoważnej oceny błędów. Ale dobrze, tu już zaczynam troszkę mówić tak za bardzo technicznie. Wspomnę jeszcze tylko o tym, że na opisie podstawowym gramatycznym, czyli na opisie części mowy, form podstawowych, być może kategorii morfologicznych czy morfosyntaktycznych, można oprzeć opis gramatyczny wyższego z rzędu, czyli opis składniowy, mówiący o granicach fraz, o granicach zdań. Można też tworzyć opis dyskursu, czy opis w kategoriach gramatyki dyskursu. Także tutaj się znowu otwiera spore pole do badań. To powtórzyłem kilka razy już w ciągu tej prezentacji, ale to właśnie dlatego, że korpus ten, cały projekt, jest rzeczą niezwykle ekscytującą właśnie z uwagi na to, jak wielu naukowcom może dać zajęcie i jak wiele fajnych rezultatów można osiągnąć dzięki niemu. Patrzymy na KEO jako projekt pewnego rodzaju infrastrukturalny, taki projekt trwały najchętniej. Projekt zajmujący się tworzeniem infrastruktury i tworzeniem narzędzi i utrzymywaniem zbiorów danych poprzez lata. To jest też bardzo istotne, żeby te zbiory danych były możliwe do odczytania po 5 latach jeszcze i po 10. Wrócę do początku zdania. Patrzymy na KEO jako właśnie tego typu projekt parasol, skupiający, czy też będący bazą dla poszczególnych projektów opartych o niego, badających różne aspekty interjęzyka w sposób, który pisałem na poprzednich slajdach. Nie potrafię w tym momencie podać gotowych nazw instytucji, w których będziemy się ubiegać o dofinansowanie, dlatego że to jest jeszcze przedmiotem debat, ale jest to także sama prezentacja tutaj wiąże się z moją nadzieją na skorzystanie z pomocy, z doradztwa w ramach DELAB-u, dlatego że myślę, że to jest coś, to jest instytucja, to jest instytut, w którym tego typu inicjatywy mogą uzyskać sporo pomocy właśnie. Dziękuję za uwagę. Na końcowej wersji slajdów dorzucę jeszcze literaturę i bardzo proszę o uwagi na adres zaznaczony poniżej. The end. Dziękuję.